Ponad 1000 osób z 30 budynków przy ulicy Wojska Polskiego i Nadjeziornej ewakuowanych w Ełku. Wszystko przez dwa granaty moździerzowe, które zostały znalezione dziś rano na brzegu Jeziora Łódzkiego przez poszukiwacza militariów. Zgłoszenie policjanci otrzymali kilka minut przed 10:00. Oficer dyżurny łódzkiej policji został powiadomiony przez osobę, która przeczesywała dno jeziora przy pomocy urządzenia z magnesem, że przy promenadzie nad Jeziorem Ełckim pod wodą zostały ujawnione najprawdopodobniej dwa pociski moździerzowe, oba o średnicy około 10 cm. To miejsce natychmiast zostało zabezpieczone przez policjantów, zostali wezwani także saperzy wojskowi z Giżycka. Utworzona została także strefa buforowa o promieniu blisko 200 metrów. Po zabezpieczeniu miejsca saperzy podjęli pociski i w bezpieczny sposób wywieźli je poza granice miasta do strefy, gdzie zostaną one unieszkodliwione. Służby działały bardzo sprawnie i wszystkie procedury alarmowe zdały egzamin, ocenia prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, który był na miejscu akcji. Akcja przebiegała bardzo sprawnie. Zgodnie z procedurą zarządziłem ewakuację mieszkańców w promieniu 200 metrów. Jest już bezpiecznie, natomiast chciałem też podkreślić, że te wszystkie procedury związane z zarządzaniem kryzysowym są bardzo ważne, żeby wdrażać sprawnie, po to, żebyśmy mogli czuć się w odpowiedni sposób bezpieczni. Na czas zabezpieczania niewybuchów zamknięta została ulica Wojska Polskiego i Nadjeziorna. Saperzy wyznaczyli 200-metrową strefę bezpieczeństwa. Najbardziej zaskoczeni koniecznością ewakuacji byli mieszkańcy okolicznych bloków i uczestnicy imprez, które odbywały się w lokalach nad jeziorem. Państwo byliście ewakuowani? Tak. Jak to się odbyło? Bezpiecznie. To znaczy przyszła straż? Tak, straż miejska i kazała opuścić teren. I jakie to uczucie? Bo tak chciałem zapytać właśnie, jak trzeba opuścić dom? Pierwszy raz. My akurat jesteśmy po chrzcie i mieliśmy tutaj w restauracji obiad. Aha. Dlatego zostaliśmy ewakuowani. Przybyliśmy na chrzciny, na imprezę. Aha. Czyli wybuchowe chrzciny. Dokładnie. Akcja zakończyła się około godziny 14:00.